Jaka szkoda, że nie idziemy w różnych eksperymentach na całość i tylko takie partyzantki jakieś są uprawiane. W telewizji rządowej program realizowany przez pana redaktora Pawlickiego takim, był świadkiem takiego eksperymentu. Otóż pan redaktor Pawlicki podał informację, że pan Ryszard Petru został aresztowany pod zarzutem szpiegostwa. Zgromadzona w studio publiczność potraktowała tę rewelację jako rzecz zwyczajną. No i gdyby pan, dopiero kiedy pan redaktor Pawlicki powiedział, że to wiadomość jest fałszywa, zmyślona, no to dopiero pani posłanka Nowoczesnej demonstracyjnie opuściła studio i zapowiedziała, że będzie złożona skarga do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na postępowanie pana Pawlickiego, który tam przy pomocy fałszywych wiadomości chciał zdyskredytować pana Petru. Robert Penn Warren w znakomitej powieści Gubernator opisuje taką scenę, kiedy Jack Burden po stwierdzeniu, że adorowana przez niego Anna Stanton została kochanką gubernatora Starka, wsiada do samochodu i bez celu jedzie na zachód i jadąc na zachód rozmyśla, kiedy to ludzie jadą na zachód i między innymi dochodzi do wniosku, że wtedy, kiedy dostaną wiadomość, uciekaj, wszystko wykryte. Ciekaw jestem, gdyby taką wiadomość naszym umiłowanym przywódcom ktoś przekazał jednocześnie tego samego dnia, o tej samej godzinie. Ciekaw jestem, jaki ruch kadrowy by powstał nie tylko w różnych instytucjach, ale przede wszystkim na autostradach i innych drogach wiodących ku przejściom granicznym. Natychmiast by się tam zaroiło od rozmaitych limuzyn, kto wie, czy by nie szturmowano lotnisk i tak dalej. Szkoda, że tylko pan Pawlicki się zdobył na taki eksperyment, ale nie traćmy nadziei, może jakiś żartowniś coś takiego tutaj wykombinuje i dopiero byśmy mieli piękne widowisko. Tym bardziej, że tutaj w Warszawie zatrzymania się mnożą w związku z aferą reprywatyzacyjną. Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz oczywiście nic o tym nie wie, bo skąd by tam wiedziała? Przecież ona do wyższych rzeczy jest stworzona. Jak wiadomo, przeżywała różne ekstazy z Duchem Świętym samym, więc gdzieś by się zainteresowała jakimiś złodziejami, którzy tam jakieś przekręty przy nieruchomościach kombinowali. Ale to jeszcze nic, proszę Państwa, w porównaniu z tym, że wreszcie jak grom z jasnego nieba gruchnęła opinia grafologów z Instytutu Jana Sena w Krakowie, którzy opublikowali, przedstawili ponad 200-stronicową ekspertyzę oceniającą dokumenty podpisane przez tajnego współpracownika Bolka. No i z tej ekspertyzy ponad 200-stronicowej wynika, że Bolek to Lech Wałęsa, były prezydent naszego nieszczęśliwego kraju, nasz kukuniek. No i zapanowała konsternacja, bo Lech Wałęsa wyraził opinię, że grafolog bez przymusu to takiej opinii by na pewno nie wydał. Najwyraźniej sobie wyobraża, że cały ten Instytut Krakowski został podłączony do prądu przez okrutnych siepaczy z IPN-u. No i jak już tam wysokie napięcie zostało włączone, to wtedy wszystko podpisywali, co im tam podsunięto i tak, że ta ekspertyza tylko niewiele ponad 200 stron ma, mogłaby mieć 2000 w takich sytuacjach. No ale nic, Lech Wałęsa na razie nie wylęgła mu się w głowie żadna nowa koncepcja, ale to jeszcze nie powiedzieliśmy tutaj ostatniego słowa. Tylko powiedział, że nie będzie na razie tutaj się odwoływał, chyba że do jakiegoś międzynarodowego ciała niezależnego, albo poczeka, kiedy się zmieni władza,
No i wtedy niezawisłe sądy będą prawidłowo działały. Rozumiem, że teraz działają nieprawidłowo, co przedstawiam pod rozwagę panu sędziemu Waldemarowi Żurkowi z Krajowej Rady Sądownictwa, który twierdzi, że sądy bronią swojej niezawisłości, a skoro bronią niezawisłości, to znaczy działają, do tej pory działały prawidłowo, skąd taki brak wiary u naszego kukuńka w niezawisłość sędziowską? Przecież tylu sędziów stoi na nieprzejednanym gruncie niezawisłości, także pan prezydent Wałęsa nie musiałby czekać na zmianę władzy, żeby sądy znowu działały prawidłowo. No ale jak to będzie, jak władza się zmieni, to dlaczego sądy będą działały prawidłowo? No, najwyraźniej niezawiśli sędziowie dostaną inne rozkazy, na przykład takie, żeby wypucować pana Lecha Wałęsę, żeby znowu stał się czysty jak łza. Proszę państwa, w obliczu tej ekspertyzy ponad 200-stronicowej no, zapanowała konsternacja również i w salonie. Salon jeszcze nie wie, co myśli, dlatego że Sanhedryn jeszcze nie zdecydował, więc niektóre autorytety moralne próbują, że tak powiem, na własną rękę w sukurs iść panu Wałęsie. Legendarny pan Władysław Frasyniuk w ten sposób sobie wykombinował, że przyjdzie w sukurs, że powiedział, że Jarosław Kaczyński nie będzie bohaterem. No pewnie, skoro pan Frasyniuk legendarny tak mówi, to pewnie tak będzie. No ale to nie znaczy, że Lech Wałęsa jest czysty jak łza. Podobnie pan książę Małżonek. Książę Małżonek powiedział, że Lech Wałęsa będzie miał pomnik. O, to się zdarzało, to nie jeden miał pomnik. Stalin ile miał pomników? W każdym mieście miał pomnik. Lenin to jeszcze do dzisiejszego dnia ma pomniki. Więc to jeszcze też o niczym nie świadczy. Proszę państwa, z tej ekspertyzy wynika, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa bodajże do roku 1976. Otóż ja podejrzewam, że Lech Wałęsa w 1976 roku tylko dlatego przestał być tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, bo od Służby Bezpieczeństwa został przejęty przez wywiad wojskowy. No i przez wywiad wojskowy, od wywiadu wojskowego otrzymał zadanie przeniknięcia do wolnych związków zawodowych. No i to mu się udało. Dzięki temu w 1980 roku został przywódcą Solidarności. No a później został prezydentem, laureatem Nagrody Nobla i prezydentem. To Lech Wałęsa to jest ilustracja tego, co może zrobić współczesna propaganda z ludźmi, że z każdego można wykreować człowieka i nawet autorytet moralny. No i amerykańska propaganda, i żydowska propaganda, no i nasza tutaj tubylcza propaganda swoje zrobiła i tylko jedna, no nie ona jedna, ale tylko Oriana Fallaci nie dała się na to nabrać, bo od razu przejrzała na wylot Lecha Wałęsę, że to jest megaloman i kretyn. Tyle tylko, że i ona też tego nie, tych swoich rewelacji nie ogłaszała publicznie, żeby nie szkodzić, kierując się zasadą jeszcze starożytnych tych lekarzy, primum non nocere, czyli przede wszystkim nie szkodzić. Proszę państwa, niestety, no, nie obejdzie się bez chyba powołania jeszcze jednego, tak jak zresztą przewidywałem, jeszcze jednego zespołu grafologów, którzy będą sprawdzać
tych pierwszych grafologów zapowiada to, można taki wniosek wyciągnąć z deklaracji pana profesora Jana Widackiego, który jest pełnomocnikiem naszego kukuńka. Pan Widacki twierdzi, że ta ekspertyza to niczego nie kończy, niczego w ogóle nie zamyka. Jasne, że tak, będziemy szli w zaparte. Ciekaw tylko jestem, z jaką koncepcją, jaka koncepcja wylęgnie się w głowie pana prezydenta, dlatego że no, bo już po koncepcji, że Bolek to była marka urządzenia podsłuchowego, to już trzeba by wymyślić jakąś mocniejszą rzecz. Proszę Państwa, podczas kiedy tutaj w naszym nieszczęśliwym kraju no nie wiemy, co myśleć w sprawie kukuńka, tymczasem w Ameryce walka klasowa się rozpala, jak to w miarę postępów socjalizmu. Niedawno pani Ciccione, zwana inaczej Madonną, używająca pseudonimu Madonna, zwierzyła się opinii publicznej, że nosiła się z zamiarem wysadzenia czy zniszczenia Białego Domu z tym znienawidzonym Donaldem Trumpem w środku. Ciekaw jestem, przy pomocy jakich narzędzi chciała to zrobić. Muszę się tutaj wyekskuzować, bo doszły do mnie wiadomości, że kobiety mają do mnie pretensje za użycie sformułowania cipki. No, rzeczywiście takiego sformułowania użyłem, ale to był cytat. To był cytat. Przecież panie demonstrujące przeciwko Donaldowi Trumpowi, przeciwko tej męskiej, szowinistycznej świni, groziły mu właśnie cipkami i to słowo wypisały na transparentach. No więc ja tylko opowiadam, ja tylko cytuję. Nawet byłem zaskoczony, że cipki są dobre nawet na znienawidzonego prezydenta Trumpa, ale wynurzenia pani Ciccione dają do myślenia, nie taki użytek można z nich zrobić, więc to wszystko dopiero przed nami. Męskie, szowinistyczne świnie myślą, że to służy tylko do jednego, a to nie, to może służyć jako broń, kto wie, czy nie skuteczniejsza od broni jądrowej, więc wszystko, proszę Państwa, przed nami, jakieś nowe strategie cipkowe zostaną jeszcze tutaj obmyślone. No i w tej sytuacji przyszłość Stanów Zjednoczonych jawi nam się pod wielkim znakiem zapytania, bo jak tak dalej się sytuacja będzie rozwijała, to kto wie, czy nie wybuchnie tam druga wojna secesyjna, tym razem na cipki, no to będzie dopiero widowisko. Mam nadzieję, że telewizja będzie to transmitowała w czasie rzeczywistym. No i te transmisje to taką widownię przyciągną na świecie, że nawet fajerwerki z okazji Nowego Roku nie będą się mogły taką widownią wielką wylegitymować. A przechodząc tutaj na grunt europejski, no to wywiad, jakiego udzielił pan Ted Matlock brytyjskiej stacji BBC, nie pozostawia wątpliwości. Ten pan Matlock jest kandydatem na ambasadora Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej. No i wyraził nadzieję, że euro, wyraził obawę, właściwie nadzieję, że euro nie może nie przetrwać dłużej jak 18 miesięcy, a kto wie, czy Unia Europejska przetrwa. Proszę Państwa, to pokazuje, że nie tyle odzwierciedla pragnienia przyszłego ambasadora Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej, co odzwierciedla raczej zadania, które on ma tutaj do wykonania. Najwyraźniej intencją nowej administracji amerykańskiej jest powrót do
stanu poprzedniego. Przypominam, że stan poprzedni polegał na tym, iż współpraca europejska odbywała się według formuły konfederacji, to znaczy porozumienia państw. Tymczasem traktat z Maastricht, który wszedł w życie w 1993 roku, odszedł od formuły konfederacji na rzecz formuły federacji. Zamiast porozumienia państw proklamował państwo związkowe. No a traktat lizboński to państwo związkowe jeszcze bardziej umocnił, proklamując nowy podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Unia Europejska. Ciekawe, że jeśli trafnie odczytuję tę intencję nowej administracji amerykańskiej, to ona wychodzi naprzeciw pragnieniu przynajmniej niektórych europejskich narodów, a w tej sytuacji misja nowego ambasadora Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej ma wielkie szanse powodzenia. Ciekawe, że chyba docenił to również pan Donald Tusk, który nawet publicznie się wypowiedział na ten temat, ofukając nową administrację amerykańską. No ale skoro Donald Tusk fuka na prezydenta Donalda Trumpa, to znaczy, że to jest poszlaka, że intencje nowej administracji amerykańskiej w sposób zasadniczy rozmijają się z intencjami biurokratycznego brukselskiego establishmentu. A skoro tak, no to już wiemy, czego się trzymać, zwłaszcza, że znienawidzonego prezydenta Donalda Trumpa będą atakowały postępowe kobiety i to przy użyciu nowej broni, po której niejednego jeszcze możemy się spodziewać. Jeszcze nie przebrzmiały echa spektakularnego zwycięstwa wyborczego, jakie stało się udziałem w Niemczech naszej Złotej Pani, a już wierny syn Kościoła, były prezydent naszego nieszczęśliwego kraju, Lech Wałęsa, wystąpił z nieoczekiwanym pomysłem przyłączenia Polski do Niemiec. Warto zwrócić uwagę, chwilę się zatrzymać nad tym pomysłem, dlatego że Polska i tak jest przyłączona do Niemiec, to znaczy do niemieckiej strefy wpływów. Nastąpiło to, jak pamiętamy, 1 maja 2004 roku wskutek referendum akcesyjnego i przyjęcia przez Polskę traktatu akcesyjnego. No ale jeszcze zachowuje pozory przynajmniej odrębności politycznej. Natomiast gdyby Polska została do Niemiec przyłączona, no to oczywiście Niemcy by pozostały Niemcami, a Polski by nie było. Warto o tym pamiętać, kiedy się ten pomysł byłego prezydenta naszego nieszczęśliwego kraju analizuje, dlatego że pan Lech Wałęsa, obejmując urząd prezydenta, składał przysięgę, której rota konstytucyjna głosi między innymi to, że będzie niezłomnie bronił niepodległości państwa. Wprawdzie ja od wielu lat powtarzam, że kto słucha pana prezydenta Wałęsy, ten sam sobie szkodzi, ale warto się zatrzymać chwilę nad tą propozycją, nie ze względu na pana prezydenta, tylko ze względu na to, że ludzie tacy jak on bywają czasami szczerzy i w związku z tym bywają używani w charakterze balonów próbnych. No i nie jest wykluczone, że panu Wałęsie ktoś ten pomysł podszepnął, a on go tylko głośno powtórzył. Więc od tej strony warto się przyjrzeć tej całej ofercie, dlatego że ona może mieć charakter balonu próbnego. Może być mianowicie takim testem na reakcję opinii publicznej. Jaki poziom reakcji opinii publicznej zostanie uznany za na przykład przyzwolenie na tego typu polityczny eksperyment. Bardzo to jest prawdopodobne, zwłaszcza, że pan Lech Wałęsa, który w ogóle ostatnio
trochę się publicznie wypowiadał, na przykład udzielił Gazecie Wyborczej wywiadu, w którym między innymi daje wyraz swojemu znużeniu życiem, no i spodziewa się, znaczy twierdzi, że już jest spakowany i tak dalej, ale charakterystyczne jest przy tym, że nie ma najmniejszej wątpliwości, że pójdzie do nieba. Otóż to wcale nie jest pewne, bo pan Lech Wałęsa może równie dobrze pójść do piekła, zwłaszcza jeśli będzie takie oferty częściej powtarzał. No a Tom zostanie wystawiony na pośmiewisko ze strony szatanów, którzy są bardzo złośliwi, bardzo inteligentni i będą naigrawać się z niego nielitościwie, a przy tym cały czas będzie bolało. Proszę Państwa, niezależnie od tego, w naszym nieszczęśliwym kraju, odkąd tylko pan Antoni Macierewicz ujawnił treść raportu pułkownika Edmunda Klicha, z którego to raportu wynikało, że on przypisuje winę za, w każdym razie znaczną część z winy za katastrofę samolotu prezydenckiego w Smoleńsku rosyjskim kontrolerom lotu i tym, którzy im z Moskwy wydawali polecenia. W salonie i w kołach rządowych no, dosłownie zawrzało. Gazeta Wyborcza dotarła, jak to się mówi, do tajnych zeznań, bo materiały tego śledztwa były tajne, do tajnych zeznań ekspertów posła Macierewicza. Tak je przedstawiają, że wynikło z nich jak 2, 2, 4, że to są nieuki. No w ogóle ludzie absolutnie pozbawieni jakichkolwiek kompetencji. Natychmiast odezwały się nożyce w postaci naukowców, takich skwapliwych, którzy zaczęli się odcinać od tych ekspertów. Widać było, że moce zostały poruszone, bo nie tylko naukowcy, no naukowcy bardzo często ulegają odruchom stadnym i tylko patrzeć, jak będą protesty zbiorowe podpisywać, listy protestacyjne. Natomiast przemówił nie tylko główny cadyk Rzeczypospolitej, czyli pan Aleksander Smola, ale nawet odezwała się, właściwie nie wiadomo dlaczego, pani reżyserowa Agnieszka Holland. Z tego wynika, że z jakiegoś powodu również Żydy są zaniepokojone działalnością posła Macierewicza. Jest to niezwykle zagadkowa sprawa, bo Żydów dotychczas nikt o żadne sprawstwo katastrofy smoleńskiej nie podejrzewał, ale jeśli się dalej będą tak zachowywać, to niewątpliwie takie podejrzenia się pojawią. Proszę Państwa, ostatnia sprawa, którą chciałbym tutaj przedstawić. No, widać, że słowa pana premiera Tuska o tym, że kryzys się zakończył, były nie tylko przedwczesne, ale w ogóle pozbawione sensu. Jest raczej odwrotnie, a najlepszym tego świadectwem jest ostatnia dymisja szefa kontrazwiedki wojskowej pana generała Noska. No i śledztwo, które niezależna prokuratura wojskowa wszczęła wobec wiceministra obrony narodowej, pana generała Skrzypczaka. Warto przypomnieć, że jeszcze miesiąc czy półtora miesiąca temu pan generał Skrzypczak był szantażowany przez jakiegoś grandziarza, który tutaj udaje lobbowanie na rzecz izraelskiego przemysłu zbrojeniowego. Ten grandziarz się odgrażał, że jeśli pan generał Skrzypczak nie kupi jakichś zbrojeniowych zabawek u niego, no to on go wykończy. To, że prokuratura niezależna wszczęła przeciwko generałowi Skrzypczakowi śledztwo w sprawie korzyści majątkowej, to jest dowód, że ten grandziarz nie rzucał słów na wiatr.